Chcę teraz mówić o trójjedyności człowieka, chcę zacząć. Co jest bardzo istotną rzeczą, dlatego że to pomoże wam, głębokie zrozumienie trójjedyności człowieka, pomoże wam rozgraniczyć wszystko to, co w waszym życiu się dzieje i podzielić na duchowe, duszewne i cielesne. Nie będziecie mieli w związku z tym żadnych problemów ze zrozumieniem, w jakiej sferze funkcjonujecie i co się obecnie w waszym życiu dzieje. Jak wiecie, Bóg jest trójjedyny. Dlaczego my nazywamy Boga trójjedynym? Nazywamy Go trójjedynym, żeby lepiej zrozumieć zjawisko. No oczywiście Bóg jest jeden, ale Bóg w pewien mistyczny sposób przejawia się jako trzy osoby. On się przejawia jako trzy osoby. Jest to zagadnienie niezrozumiałe dla mnie do końca, dlatego też zaprzestałem rozważań. Ja to mam coś takiego, że jak widzę, że to jest dla mnie za ciężkie, to ja to zostawiam, bo co ukryte należy do Pana, ja się tym specjalnie nie interesuję, bo też nie muszę, nie mam parcia. Najbardziej taką logiczną rzeczą, którą ktoś mi kiedyś wyjaśnił, to jest to, że Bóg jest jak jajko, że jest skorupka, żółtko i białko, a jednak to jest jeden produkt. I to jest bardzo zdrowe. To sobie najlepiej można to wyobrazić. On tak funkcjonuje. On tak funkcjonuje. Nie kupujesz jajka na trzy części, prawda? Tylko kupujesz jajko. Jest jedna cena za wszystko. 80 groszy, złotóweczka. Rozumiesz? Natomiast jest to, jajko jest produktem trójjedynym. To trójjedyny produkt. Każdy z elementów da się rozdzielić, a jednocześnie mogą doskonale funkcjonować ze sobą jako jeden byt. I taki też jest Bóg. Taki też jest Bóg. Teraz ten Bóg, zresztą kiedykolwiek ktoś będzie chciał z wami rozmawiać na temat trójjedyności Boga, to możecie mu przeczytać początek Pisma, gdzie jest napisane: stwórzmy człowieka. On mówi o sobie w liczbie mnogiej. No i to jest szok. Szczególnie dla świadków Jehowy. Kiedyś będziecie chcieli sobie z nim porozmawiać i oni mówią, że wiesz, to nie, to tak Bóg nie jest trójjedyny, to w waszych Bibliach to jest napisane. Bo nie mogli tego już nie mogli inaczej przetłumaczyć, bo tam kropek tu nie poprzestawiał, bo tam liczba mnoga, nie? I to jest bezdyskusyjny temat. Natomiast Bóg, ten trójjedyny Bóg stwarza trójjedynego człowieka. Trójjedynego. Dlaczego? Bo to na jego obraz jest stworzony. Człowiek jest trójjedyny. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:23-24. Pierwszy list do Tesaloniczan. Tesaloniczan. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Czyli widzimy zapis nowotestamentowy mówiący o trójjedyności człowieka. Duch, dusza i ciało. Trzy elementy składające się na człowieka. Duch, greckie słowo pneuma. Słowo, którym zawiera się tchnienie. Jest kilka słów, w których się zawiera tchnienie. Kiedy je się wypowiada, to jest taka, jakby mówił to człowiek, czy to Grek w tym wypadku, on by tam dmuchał. Pneuma. Od tego jest sformułowanie na przykład materac pneumatyczny, czy każda inna forma dmuchana. Więc pneuma to duch, tak? Dalej, słowo określające duszę to psychę. Od tego też słowa psychika. I lekarz, psychiatra, czy psycholog, tak? Lekarz, psychiatra i psycholog to lekarze od duszy, od psychy. I ostatnie słowo greckie, soma, czyli ciało. Możecie w szpitalach się z tym spotkać, oddział somatyczny, a na niektórych szpitalach oddział psychosomatyczny. Od soma, ciało. A więc mamy człowieka, który się składa z pneuma, psychę,
i soma, prawda? Co to jest soma? To jest ciało fizyczne, które można zobaczyć, dotknąć, które, na które się składa nasza fizyczność, całkowita fizjologia i zmysły. Wzrok, słuch, węch, to wszystko jest w ciele. To cielesne rzeczy. Widzisz coś, to w ciele widzisz. Słyszysz, w ciele słyszysz. Wiecie, to ciało jest, fizyczne ciało. Dusza, psyche, składa się z trzech elementów. To umysł, czyli nasze myśli, to nasze emocje i ośrodek decyzyjny, popularnie zwany wolną wolą. Czyli miejsce, w którym decydujemy. No i najbardziej tajemnicza część, duch, czyli pneuma. I duch człowieka składa się z trzech elementów również. Zauważyliście, człowiek się składa z trzech elementów i każdy z tych składa się również z trzech elementów. I duch również składa się z trzech elementów. I pierwszy element ducha to jest społeczność. To jest element, który jest odpowiedzialny za relacje z Bogiem. Takie coś jest w duchu człowieka. Drugi element to jest intuicja. W duchu człowieka znajduje się intuicja. Intuicja jest odpowiedzialna za perspektywę proroczą, czyli za wgląd w przyszłość i za ogląd rzeczy ponadnaturalnych. I trzeci element to sumienie. Sumienie jest też w duchu człowieka, jest trzecią częścią ducha człowieka i ono zajmuje się rozróżnianiem dobra od zła. Niczym więcej się nie zajmuje sumienie. I teraz, kiedy człowiek rodzi się na tą ziemię, przychodzi na tą ziemię, a jak wiecie, człowiek przychodzi na tą ziemię jako duch. No skąd przychodzi człowiek? No z nieba. Tak? Ciekawe słowo. Ale nawet nie będę teraz go przytaczał, bo szkoda nam na to czasu. Przychodzi z nieba, ale kiedy duch człowieka, bo kiedy duch przychodzi z nieba? Kiedy na ziemi dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, tak, mają akt seksualny i następuje zapłodnienie, to w tej samej mikrosekundzie, kiedy następuje zapłodnienie, automatycznie z nieba schodzi duch człowieka. I wchodzi w ten materiał, który jest już człowiekiem. W momencie zapłodnienia następuje człowieczeństwo. Kiedy następuje stałe połączenie plemnika i jajeczka, to następuje w tym momencie te zapłodnienie. I wtedy w tej samej mikrosekundzie duch człowieka schodzi na ziemię. No ale co się dzieje z owym duchem? Kiedy on przechodzi przez atmosferę ziemi, duchową atmosferę ziemi, która jest zanieczyszczona, jest grzechem, to ten duch, co robi? Obumiera! Duch człowieka nie jest w stanie wytrzymać przejścia przez atmosferę grzechu, która jest na ziemi. To tak jak materiał jakiś nie jest w stanie wytrzymać przejścia przez atmosferę ziemską, tylko się spala. Muszą być bardzo wytrzymałe materiały, w innym wypadku one się po prostu palą. Prawda? Człowiek nie byłby w stanie przejść przez atmosferę ziemską, bo by spłonął. Dokładnie jest tak z duchem. Kiedy przechodzi przez duchową atmosferę ziemi, obumiera. I wchodząc w tego maleńkiego człowieczka, tak, jest już jaki obumarły. Dlaczego obumarły, a nie umarły? Wyjaśniam. Te trzy elementy w duchu człowieka, czyli społeczność, intuicja i sumienie, każdy z nich w innej formule jest, ulega zniszczeniu. Przede wszystkim zupełnemu zniszczeniu ulega element społeczności. Element społeczności, odpowiedzialny za relacje z Bogiem, umiera całkowicie. Element intuicji nie umiera. Stąd mamy kogo? Czarowników. Co to jest? Kto to jest czarownik? Ktoś, kto używa intuicji na sposób nieboży. Kim są duchy wieszcze? To demoniczne siły, tak? Które za pomocą intuicji, tak? Pokazują ludziom różne rzeczy.
przyszłość. Niektórzy myślą, że diabeł nie może pokazać przyszłości. Ja mówię, ale weź. Wystarczy, że Nostradamusa poczytasz. Bez przesady. No, ludziom to się wydaje, że przyszłość to jest w ogóle coś, co tylko Bóg zna. Ja mówię, to już Einstein wpadł na to, że są zagięcia czasoprzestrzenne. Przepraszam. A więc intuicja, ona jest nadszarpnięta, ale ona nie jest umarła, ale jest nadszarpnięta. No i sumienie też nie jest umarłe, ale też nadszarpnięte. Dlatego na przykład są ludzie na tym świecie, którzy nie poznali Jezusa, a mają wysoką moralność. Zauważyliście? Jacy są porządni ludzie. Nigdy nie zdradzi żony, nigdy nie zdradzi męża, nigdy nikogo nie zabije, nigdy... Bo dlaczego? Bo ma takie sumienie. Moja matka nie znała Jezusa, a miała takie sumienie, że człowieku w pracy wszyscy kradli, ona nie kradła. Wszyscy sobie pobudowali domy, a my nie. Wiesz, o co chodzi? Bo ona była uczciwym człowiekiem. Co to znaczy? To znaczy, że jej sumienie nie było uszkodzone tak bardzo. Okej? Okay? I teraz, co się dzieje, drodzy przyjaciele, przy nowym narodzeniu? Przy nowym narodzeniu Duch Święty wchodzi w ducha człowieka i co robi? Ożywia go. Sumienie zaczyna być wyprostowane, intuicja zaczyna być oczyszczana, a społeczność powstaje do życia i zaczyna mieć kontakt z Bogiem. Rozumiecie? Tak powstaje w ogóle cały proces nowego narodzenia i duch ma w tym swój jakby udział. Jest jakby tutaj zjawisko nazwane właśnie duchowym odrodzeniem, czyli to ten duch się rodzi. A jakbyśmy tak głęboko w to weszli, to on się odnawia. Duch Święty tam wchodzi i remont generalny robi w tym duchu. I on tam sobie zaczyna co? Mieszkać. On tam mieszka w tym. Gdzie mieszka Bóg? W duchu, nie w duszy i nie w ciele. Nie w duszy i nie w ciele. Dlatego nie czytamy Boga emocjami. Nie czytamy Boga tokami myślowymi. Nie czytamy Boga ciałem. Ludzie mówią, tak czuję Pana. Ja mówię, możesz tak odczuwać, ale to nie znaczy, że jutro będziesz tak odczuwał. Bo to nie ma znaczenia, co ty odczuwasz. A on tak odczuwa. A co mnie to obchodzi, jak on odczuwa? Poza tym ja to w ogóle nie wiem, czy to ludzie odczuwają różne Boże rzeczy. Bo ja nie wiem. Ja po latach służby, jak się przyglądam ludziom, którzy tak przez lata coś odczuwają, a przez lata się w nich nic nie zmienia, to ja nie wiem, co oni odczuwają. Bardzo przepraszam. Ludzie chodzą po 20 lat z Bogiem, rozumiesz, cały czas mają niesamowite doznania, takie doznania. Ja mówię, kurczę, jakbym miał 10% tych doznań, to ja w ogóle bym był, ja nie wiem już dzisiaj, chyba w człowieku, no nie wiem, święty Paweł to byłbym, wiesz, przy mnie nikt, tak? To takie doznania, ja nie wiem, co on ma. Bo ja zawsze mówię, po narkotykach też miałem różne doznania. Różne, bardzo różne. Kiedyś się nażarłem LSD, siedziałem sobie w szafie, proszę ciebie, miałem pilota od telewizora, dzwoniłem sobie, proszę ciebie, przez kilka godzin, niesamowity czas miałem. Człowieku, ja pilot szafa. Wyszedłem z szafy, załadowałem następną pigułę, usiadłem sobie, patrzę głośnik, muzyka z niego wyszła. Takie nutki wszystkie siedziałem, reweleczka, podkręcę sobie. Sobie podkręciłem, to dłuższe wyszły. Teraz to chodzi, no to żyć nie umierać. Rozumiesz? Odczucia są różne, wiesz. Tak jak po LSD. Więc ja, Bóg mieszka w duchu. W duchu. Kiedy człowiek się otwiera na Boga, może mieć masę doświadczeń, masę manifestacji. Ja cały czas widzę manifestacje u ludzi, w swoim życiu widzę, ale to są rzeczy, które są, a potem ich nie ma. Są i nie ma. Gdzieś ta fala sobie taka leci. Mnie mało to obchodzi. Ja po prostu wiem, gdzie ten Bóg jest.
Dlatego, dlaczego do was o tym mówię, ten wstęp w ogóle taki robię, bo chcę, żebyście byli ludźmi, którzy nie będą się mylić. Którzy nie będą siedzieć w dziwnych rzeczach i mówić, Pan to Pan jest. Pana nie ma w uczuciach. Pana nie ma w ogóle w myślach. Ludzie często siedzą we własnych głowach, rozmawiają sami ze swoją głową i mówią, że z Bogiem rozmawiają. Ja mówię, no to chyba nie jest tak do końca, bo to, co ty mówisz, to w ogóle takie serce Boga nie jest. Mam taką kobietę u nas w kościele i ona do mnie często, bo Pan mi to powiedział, ja mówię, posłuchaj mnie, bo nie będę z tobą rozmawiał. To nie był Pan. To był Pan. Absolutnie. Gdyby to był Pan, to Bóg byłby psychopatą. Ponieważ to, co mi powiedziałaś, tak, to mógł powiedzieć tylko psychopata. A mówię, ja Pana znam. To normalna postać. Mówię, Bóg jest normalny. To jest niesamowita informacja. Jeszcze nigdy do nikogo Bóg nie przyszedł, nie powiedział mu takiej głupoty, jak ty twierdzisz, że usłyszałaś od Pana. Bo to jest głupota. A Pan nie jest głupi, tylko mądry. Dlatego mówię, nie mów do mnie tych rzeczy. Duch jest powołany do zarządzania duszą i ciałem. Duch to jest centrum dowodzenia. Centrum dowodzenia. Jaki jest? Jest wieczny. Duch jest wieczny. Duch musi się odrodzić, jak już wspomniałem wcześniej. Jak powiedziałem, mieszka w nim Bóg. Do kogo mówi Bóg? Do tego ducha. On jakby wypowiada się wewnątrz ducha i to, co ty potem słyszysz, ja o tym będę uczył, tak? Nie wiem, czy może jutro już będzie, damy radę, myślę, już zacząć te rzeczy. To, co ty słyszysz, to słyszysz w 90% nie głos Boga, tylko głos twojego ducha. Bo on mówi do ducha i dopiero duch, twój duch, tak, on to podaje dalej. Bo jakby Bóg bardzo rzadko komunikuje się inaczej. O tym będę wam mówił. To jest, słyszymy ducha naszego. Ja wam pokażę coś jutro i być może zauważycie, że mieliście w życiu pewne szczególne dotknięcia. Szczególne, takie, które nastąpiły raz, dwa razy w życiu. I to wtedy najprawdopodobniej bezpośrednio był Bóg. To tak, jak jest trochę z Lucyferem. Ludzie mówią, diabeł, diabeł, nie? Oczywiście wiecie, że w 90% to nigdzie diabła nie ma, tylko to są demony. Ja osobiście, to jest moje subiektywne odczucie, nie musicie się z tym zgadzać, bo to... Ja osobiście uważam, że Lucyfer zadziałał osobiście dwa razy. Wtedy, kiedy zwiódł Ewę, uważam, że wtedy on to zrobił, a nie demon żaden. I wtedy, kiedy wszedł w Judasza. Takie jest moje zdanie. Że to były osobiste działania Lucyfera. Nie? Bo to się ważyły losy wszechświata wtedy. I ja robię założenie, chociaż mogę się mylić absolutnie. Ale robię założenie, że wtedy zrobił to samo. I tutaj jest trochę podobnie, tylko w drugą stronę, bo mówimy tu o Bogu, że Bóg w większości przypadków to mówi w twoim duchu. Tak jakby, załóżmy, to jest twój duch, te pomieszczenie. I tutaj jest Bóg i Bóg mówi, a tam jest kolejne pomieszczenie, tak? I ty odbierasz te informacje, ale ty nie odbierasz je bezpośrednio. Czyli ten Bóg tam nie wychodzi, nie otwiera drzwi do duszy, ci nie wchodzi. On nie mówi do twojej psychiki. Nie mówi do twojego ciała, tam wiesz, to nam go nie ma wcale, on tam nie chodzi, Bóg się tam nie włóczy, on siedzi tu w salonie. W salonie, w środku, w centrum, wiesz, o co chodzi. Co dalej? Duch, on potrzebuje zewnętrznego oczyszczania. Dlatego
jeśli nie pracujemy nad duszą, to duch jest zablokowany w pewnym sensie. On jest zasmarowany jakby smołą. Nie można go słyszeć dobrze, w związku z tym też nie można Boga słyszeć. Rozumiecie, dlaczego ja tak naciskam na pracę nad duszy? Bo to od tego zależy wyraźne słyszenie Boga. Bo jakby zbudowane to jest w ten sposób, że jest duch w środku, naokoło ducha jest dusza, a naokoło duszy jest ciało. I tym ciałem się kontaktujemy ze światem. Więc teraz, jeśli ta dusza jest pobrudzona, to ten duch, on ma kłopot. On nie może się uwolnić, tak jakbyś kran smołą zasmarował. No woda jest, no wiadomo jak się odkręca, ale kurczę, słabo leci. No czemu słabo leci? Bo zanieczyszczone jest, bo rura zanieczyszczona. Wiecie, dlaczego ludzie zawałów dostają na przykład? Cholesterol im się zbiera w żyłach i żyła się robi cienka. Rozumiecie? Zmniejsza się światło przepływu krwi. Następuje zator, wylew, zawał, coś tam, tak? Duch kontaktuje się przez duszę. Czyli duch mówi do duszy, do naszego umysłu, tak? Do naszych emocji. A teraz sobie wyobraź, że masz krzywe emocje. Że na przykład zostałeś skrzywdzony w dzieciństwie i masz jakieś rany na emocjach i teraz duch mówi do tych skrzywdzonych, zakrwawionych emocji. Rozumiesz, jak one będą bełgotać do ciebie później? To będzie bełgot. Bełgot, bo one nie przyjmują prawidłowo. One są zmęczone, one są zajechane, one są niewyleczone. Rozumiecie? Po prostu. Jak to? Rozumiesz? Tam Bóg mówi przez twojego ducha cały czas, ale tam jest zanieczyszczenie. Dlatego duch potrzebuje być z zewnątrz oczyszczany, odkamieniony. Ja kiedyś miałem taką wizję, ja widziałem zakamienionego ducha i Duch Święty mi powiedział, trzeba odkamienić ducha. Odkamieniaj ludziom ducha. Ja widziałem normalnie ducha jak zabudowany taki piec jakby, on zabudowany był tymi kamieniami. Ja wiedziałem, że to trzeba rozwalać, wyjmować te kamienie, żeby on w ogóle mógł się uwalniać w ogóle, żeby on mógł, żeby była swoboda przepływu. Co ważne, duch nie może zgrzeszyć. Dlatego jest napisane, że zły nie może go tknąć. Rozumiecie? To słowo, które mówi, zły nie może go tknąć, bo nie grzeszy ten, w którym jest posiew Boży. To jest o duchu. O tym mówi pierwszy list Jana. Wielu ludzi to czyta i mówi, bo tam jest napisane tak, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. No i wielu chrześcijan to czyta i mówi, koniec ze mną. To ja się nie narodziłem z Boga, bo ja grzeszę. Ale to jest mowa o duchu. Tam jest napisane, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, gdyż posiew Boży jest w nim. No gdzie jest posiew Boży? W duchu, a nie w duszy. Tam w ogóle nie ma mowy o niegrzeszeniu w duszy. Tam jest mowa o tym, że duch nie może zgrzeszyć. Dlaczego? Dlatego, że tam jest nowa natura. Rozumiecie? To jest nowa natura. Nowa natura nie grzeszy. Tam nie może demon wejść. Dlatego też chrześcijanin nie może być opętany. Bo opętanie to jest wejście demona do ducha człowieka. Demony mogą wejść do duchów ludzi nienarodzonych z Bożego Ducha. Bo to jest opętanie. Opętanie to jest najwyższa formuła zdemonizowania i tylko opętani mogą być nieodrodzeni z Bożego Ducha ludzie. Człowiek odrodzony z Bożego Ducha może być zdemonizowany na poziomie duszy i ciała, ale nie na poziomie ducha. Mój znajomy tak poszedł w krzywo, że skończył w szpitalu psychiatrycznym, odrodzony z Bożego Ducha człowiek. Siadła mu cała psychika i siadła mu całe ciało. W ogóle matka jego tylko opowiadała, że stał na balkonie i krzyczał na balkonie, Jezu pomóż mi. I przyjechało pogotowie z Tworek tam z Pruszkowa, ze szpitala pod Warszawą. I wiecie, i wzięli go do szpitala i potem on, bo on potem mi to opowiadał, nie? I mówi, Artur, szedłem w kaftanie bezpieczeństwa, nie? Bredziłem, bo słyszałem, że bredzę. W ogóle i miałem czynnego ducha, mówi. Mówi, jakbym był w uwięzi. Byłem uwięziony przez moją psychikę i ciało, mówi. Szedłem, mówi. Mówi, moje oczy patrzyły na wszystko. Ja wiedziałem,
Mówi, nigdy tak bardzo nie wiedziałem, że jestem duchem. Bo, mówi, słyszałem własne brednie. On mówi, kurczę, to było tak dziwne, bo, mówi, bo moje usta wypowiadały głupoty, jak coś tam. Mówi, ja to słyszałem wewnątrz i przyglądałem się sobie i mówię, Boże mój, co się ze mną dzieje? Szok. Ja nie słyszałem takiego czegoś nigdy od nikogo. Wiecie, on tam pobył trochę, go wypuścili, już to mu się nie przydarzyło nigdy, nie? Tam chodziło, no, emocje mu siadły, tam dziewczyna go zostawiła, ale nieważne, nie istotna sprawa. Istotną sprawą jest to, że to duch. Rozumiecie, o co chodzi? Duch człowieka. Czynny, żywy, tak? I nie mogący zgrzeszyć. Nie może być w nim żadnego demona. I teraz on, żeby prawidłowo się rozwijał, to musi być karmiony. Co to znaczy, że on musi być karmiony? Czy to jemu jest potrzebne? Nie, ale przyjmowanie pokarmu, duchowego pokarmu powoduje, że on udrażnia się i umacnia. Rozumiecie? On jakby posiada, zaczyna posiadać większe możliwości. To jest coś takiego. Mamy też duszę, mamy umysł, emocje i decyzje. No i co? No dusza też jest wieczna. To wieczna rzecz. Krótko powiedziawszy, z tą duszą, którą masz, pójdziesz do nieba i tą duszę, no niestety, ja cię zachęcam do zmiany. Bo jak potem dostaniesz uwielbione ciało, to chcę, żebyś teraz pojął to, co ja powiem. Bardzo ważne rzeczy. To dostaniesz ciało na poziomie, tak, takim jak ta dusza jest. Bo nie będzie się inne nadawało dla ciebie. Ludzie, uświęcenie naszych dusz to jest potężny kapitał dla nas. W Królestwie Bożym nie ma demokracji. Tam nie ma też komunizmu. Wszystkim porówno. Nie ma porówno. Wiesz, jak jest w Królestwie Bożym? Według zasług. Sorry. Tylko niebo jest za darmo. Reszta jest według zasług. To, co ty wypracujesz w duszy, no takie będzie uwielbione ciało. Jedni będą maleńcy w królestwie, inni będą potężni w królestwie. Zależy, jak dusza będzie wyglądać, bo dusza jest wieczna. Wieczna dusza, nie? Nigdzie się, już nigdy się z nią nie rozstaniesz, z twoją psychiką. Dlatego też będziemy się w niebie mogli poznać, będziemy mogli ze sobą być, rozmawiać, relacjonować się. Pewnie na innych poziomach, ale będziemy mogli to robić. Bo dusze będą te same. Co jest ważne, dusza nie odradza się. Podczas nowego narodzenia dusza się nie rodzi na nowo. Nie rodzić się na nowo umysł, nie rodzić się na nowo emocje, one się nie rodzą na nowo. One pozostają te same. Dlatego takie spiętrzenia. Duch się narodził, człowiek spotkał Jezusa, a dusza głupia dalej. I tyle. A ciało to, a to za chwilę. Dusza jest taka sama, ona się nie zmienia podczas nowego narodzenia. Ona musi się dopiero uświęcać. Czyli ona musi się podporządkowywać odrodzonemu duchowi i krok po kroku przyjmować prawidła, które ów duch będzie do niej uwalniał. Duch to król duszy. To pan duszy. Dusza do tej pory również była pod panowaniem ducha, tylko duch był nieodrodzony. No i wiecie, gdzie nieodrodzony duch prowadził duszę? Na poważne manowce. Rozumiecie? I teraz dusza jest zdziwiona. Jak to? Narodził się? Co to jest, że się narodził? Nowe koncepcje, nowe pomysły? Wcześniej przecież tak było fajnie, jesteśmy razem. Dusza wariuje często, kiedy się rodzimy na nowo. Ona nie nadąża za tym. Ty chcesz się modlić, a ona nie chce. Ty szukasz Pana, tak? A ona chce grzechu. Ludzie do mnie mówią, ja nie wiem, co się ze mną dzieje.
chce mi się grzeszyć. Ja mówię, a co ci się ma chcieć? No ja tak myślałem, że jak się narodzę z Bożego Ducha, to tak... Ja mówię, to co myślałeś, że coś się zrobi, że tak ci się będzie co, chciało Pana? Emocją twoim chce się tego, co miały wcześniej. Tak? Tego się chce. Umysłowi się tego chce, co było wcześniej. Trzeba to zmieniać. Dlatego jest napisane, zmieniajcie umysły. Przemieniajcie swoje umysły. Bo one będą chciały tego samego. Kiedyś w naszym kościele, jeszcze jak prowadziliśmy w Nasielsku kościół, był człowiek, który miał, nawrócił się do Jezusa i miał kolekcję filmów takich, 600 parę filmów miał. Ja do niego mówię, wiesz co, przeklnij te filmy. Artur, ja tyle lat je zbierałem. Ja mówię, w cholerę z tym, przeklnij to w ogóle i z czasem będziesz sobie wyrzucał te filmy. I wierzcie, że on tego nie zrobił. I on ciągle chciał te filmy oglądać, bo on był telemaniakiem takim. On oglądał te filmy. On przez to się przestał rozwijać. Zadzwonił do mnie po chyba 2 latach. Cześć, cześć. Ja mówię, co tam u ciebie? A on mówi, Artur, mam żonę ze świata. Zaszła w ciążę. Urodziła nam dziecko i oślepła. Mam ślepą żonę ze świata i dziecko. Ktoś powie, czemu to wiążesz z filmami? No dlatego, że tak mam w swoim duchu. Że wiem, że kroku, którego on nie dokonał wcześniej, tak? To krok ten zablokował jego różnego rodzaju sfery życiowe. Bo to jest maszyna. Nie wydarzyło się coś, nie wydarza się następna rzecz. Wiecie, jak to jest. Nie pojedziesz w jakieś miejsce, przez to nie poznasz jakichś ludzi, przez to nie rozwiniesz jakiegoś biznesu, przez to nie kupisz samolotu, przez to nie będziesz i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś jakaś blokada zatrzymała cały mechanizm błogosławieństwa. Dlatego jest napisane, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. I że mucha może popsuć cały olejek aptekarza. W duszy nie ma Boga. Bardzo ważna informacja. Pamiętajcie o tym zawsze. Dusza musi być zarządzana. Ona się sama nie może zarządzać. Duch musi zarządzać duszą. Ona ma za zadanie zmieniać się na obraz Boga. Czyli ma się uświęcać. Może grzeszyć i może być zdemonizowana. Taka jest dusza. Demony mają dostęp do dusz narodzonych z Bożego Ducha ludzi, tak samo jak dusz do dusz nieodrodzonych z Bożego Ducha ludzi. Nie ma żadnego znaczenia. Demona nie obchodzi to, czy jesteś odrodzony z Bożego Ducha, czy nie. Demona interesuje to, czy twoja dusza się uświęca, czy się nie uświęca. Czyli czy się zmienia, czy się nie zmienia. Bo demon przychodzi do twojego życia poprzez twoją duszę i ciało. A więc jeśli twoja dusza się nie zmienia, a w związku z tym ciało też się nie zmienia, bo dusza znowu jest zarządcą nad ciałem, tak jak duch jest zarządcą nad duszą, tak dusza jest zarządcą nad ciałem, bo ciało robi wszystko to, co dusza nasza chce. Przecież ciało robi to, co czujemy, ciało robi to, co myślimy i ciało robi to, o czym decydujemy. To bardzo proste. Ciało to jest w ogóle głupie. W ciele to nie ma nic takiego, to jest takie w ogóle ciało, że wiesz. On oddycha, je. Jak ciało dasz takie rzeczy, oddychanie, jedzenie, podstawowe elementy bytowe, to i życie seksualne, to ono będzie szczęśliwe i koniec. I będzie tańczyć człowieku. Takie ciała mamy. Naszym ciałom nic nie potrzeba. Mój kolega zawsze mówi, to cielak. To cielaki, mówi w ogóle, wiesz. Tu się nie ma już w ogóle na czym zastanawiać. No i co? Ciało. Ciało jest doczesne, to śmiertelne. Informacja taka, że to ciało, w którym się teraz znajdujemy, zgnije. Tego ciała nie będzie.
Więc jeśli dzisiaj odczuwasz jakiś mankament w ciele, to masz informację taką, że nie będziesz go odczuwał w następnym, bo już nie będzie tego mankamentu. Czy czegoś brakuje w tym ciele, coś jest zniszczone, to sobie po prostu zgnije, tak? I zrobi się protokół zniszczenia. Dostaniemy ciałka nowe. No, ciało musi być dominowane. Nawet nie zarządzane, tylko dominowane. Ciało wymaga ostrej ręki. Ciało jest jak dziki konik. Ciało nie przetłumaczysz. Nie powiesz do ciała na przykład, ciało, ja sobie życzę, żebyś nie pożądało. Nie pożądaj ciało. Ciała w ogóle nie ruszy taka dyskusja. Wiesz, to ciało ruszy? Tam się płacze. Tego chcieli. To jedz. To zrób. Ciało działa na zasadzie rozkazu. Z ciałem się nie szczypiemy. Rozumiecie? Nie jesteśmy sentymentalni. Nie miziamy się. To ci nie pomoże. Ciałem zarządzasz. Ciało ma wykonywać pewne zadania. Jestem na siłowni chyba ze 2 tygodnie temu. Ćwiczę i nie ustawiłem takich poręczy pod sztangę. Poręcze się ustawia po to, żeby cię sztanga nie przygniotła. I założyłem sobie ciężar taki, mówię, dobrze, zrobię to, mówię, Boże, dobrze. Przejdę pewną granicę. Wycisnąłem raz, drugi i mówię, wycisnę jeszcze raz. I nie wycisnąłem. I zjechała na mnie ta sztanga. Spuściłem ją, bo na tyle mam siły, że ją spuściłem na siebie. Zaczęła mnie dusić, wiesz. I teraz ja mówię, ok, trochę sobie wstrzymam oddech i sobie wyjmę głowę. I tak sobie zrobiłem, nie? Popatrzyłem na tą sztangę, rozebrałem ten ciężar cały, podniosłem te zabezpieczenia, założyłem ją na główne widły, założyłem jeszcze 5 kilo więcej na tą sztangę i mówię do ciała tak. Nie chciałaś tamtego ciężaru, weźmiesz ten. Czy tobie się to podoba, czy nie? I wzięła. Pod mniejszym się załamało, a wzięło większe. Ono wymaga zarządu. Rozumiesz? Ciało wymaga zarządu. Wszystko zrobisz, co chcesz z ciałem. Wszystko. Ono jest najprostsze w obsłudze. Tylko musisz zacząć działać. Pamiętaj, że ono musi być dominowane, bo będzie grzeszyć inaczej. Ciała nie nauczysz nie grzeszyć. W ogóle zapomnij o tym, bardzo cię proszę, że ciało się nauczy nie grzeszyć. Ono może zapomnieć o grzechu, jeśli nie będzie go długo robiło. A tak to ono będzie pamiętać o grzechu. Będzie pamiętać po prostu. Będzie pożądać, będzie chciało, wiesz? Dlatego nie frustruj się, jeśli ciało chce grzeszyć, tylko za mordę, rozumiesz, i w odpowiednią stronę. Tacy mamy być dla swoich ciał.